Widzowie, słuchajcie, każda jedna apka w górę pod tym filmem to jest jedna odwaga dla mnie, abym stał się odważny, bo spójrzcie tylko na to sami. Jest to dom klauna. Byłem tam wczoraj, zobaczyłem Pennywise. Po czym szybko zwiałem, ile miałem sił w nogach, to uciekałem. Ja rymuję, nawet nie czuję. Klikajcie łapeczki, wbijmy tutaj 10 tysięcy, ja tam muszę z powrotem wrócić. Po mojego pimpka przyjaciela, ja wierzę, że on żyje nadal, ale niestety to co zobaczyłem wczoraj, jak się przemienił, odmienił z tym pimp. Co się działo tamtego dnia wczorajszego? Trzeba dać radę temu klaunowi wspólnie. Przecież mam was, widzowie, nie? Dacie radę, pomożecie mi. Ja mam dużo siły, pomimo tego, że już się zamieniam w klauna. Spójrzcie tylko na moją głowę. Te włosy kolorowe, ten nosek jeszcze czerwony. Nie wytrzymuje powoli, bo on się ze mnie śmieje. Naprawdę jest silny i zarazem przerażający. On chce bardzo, abym go zabawiał w jakimś cyrku, zaśpiewał mu, bawił się jakimiś laleczkami, ale poniekąd jest straszny, bo to wszystko, co on pokazuje, no nie wygląda creepy? Jego sam dom i ta paszcza, tam się właśnie wchodzi do środka. Subskrybujcie mój kanał, cokolwiek by się stało, jeśli jesteś nowy, nowa, no to zostaw subika z dzwoneczkiem. Lecimy po 800 tysięcy, a mało brakuje. Weno, kliknij, ja sobie później sprawdzę, kto subskrybuje, a kto nie. Pamiętajcie o tym dzwonku, bierzemy mieczyk, już się zakładamy diamentowy hełm, a czajcie w ogóle to, że dostałem blok trawy i drugi blok, jakieś popękane kamienne cegły od mutanta Endermana? Nie może mieć normalnie tak blok trawy postawić, no spójrzcie, to nie jest dostępne chyba na survivalu, a ja to mam i postawiłem. O, tu są dziwne rzeczy się dzieją, dobra, bierzmy mieczyk i wejdźmy tam ponownie, znowu do środka. Klaunie, przyszedłem, to ja z Majslow, oddawaj mi mojego pimpusia, będziemy musieli się spotkać drugi raz. Czekaj, co to jest? Filiżanki? Stół? Siedzonka? Ja mam być z tobą jakąś herbatkę? Słyszę, jakby ktoś pierdział w tle. Jakieś pierdy, fuj! Co to za dźwięk? Klaunie, nie prankuj mnie! Jesteś tam? Zaraz cię odetnę, mam mieczyk ostry, diamentowy, nie zawaham się go użyć, nie będę z tobą pił żadnej herba, co on robi? Czemu ty pierdzisz taki blu? Fuj! Ej, nie, to jakaś uczta? Zachowuj się! Bądź kulturalny, nie będę tutaj. Jaki ty jesteś dziwny, co to było? Siedział na kibelku i puszczał bąki? Fuj, czego ty ode mnie chcesz? Nie będę z tobą pił żadnej herbatki. Słyszysz? Nie podejdę. Dawaj mi mojego pimpusia. Co tak się patrzysz? Pojawiłeś się teraz, widzowie ciebie widzą, klaunie, jak ty wyglądasz. I ja tak samo. Powiedz mi, wskaż cokolwiek, dlaczego tu się pojawiłeś? W jaki... dobra, siadam, przepraszam, siadam tak już, tak, pijemy filiżankę, przepraszam klaunie. Słyszeliście ten dźwięk? Piję już herbaćkę, jaka smaczna, zmienia głosy, napił się herbatki. Oj, ty gadasz? Co to był za dźwięk śmieszny? Zakrztusił się swoją herbatką, naprawdę? Nie wytrzymię! Czemu ja nie mogę się powstrzymać od śmiechu? Czemu ja się cały czas śmieję? Przestań, klaunie, mi to robić! Nie będę tego jadł! Za dużo! Jaki był śmiech! O, ciasteczko! Jakie smaczne! Przestań się śmiać! Bo ja też nie mogę! Oje, co tu się dzieje? Jak to mnie opętuje? Jeju, ten śmiech! Co ty ze mną robisz? Przestań! Słyszysz? Jestem normalny! Miły dla widzów! Nie będę tak się śmiał z nikogo! Nie mogłem w ogóle się powstrzymać od tego śmiechu! Jaka to była dziwna sytuacja! Przyczułem się naprawdę przy tym... dawaj mojego pimpusia! Karmisz mnie jakimiś ciastkami! Fuj, niedobre są! Ble. O, czekoladowe! O, moje ulubione! Więcej ciasteczek! Chajcie, bym coś jadł! O, ciasteczka! Przekupimy zaraz tymi ciasteczkami! Ja takie uwielbiam, czekoladowe jadłem! Ale bym sobie teraz zjadł takie w prawdziwym życiu! To by smakowało... Fuj! Ble. Znowu to robi! Co za ohydny klaun! Siedzi sobie na kibelku, dał mi ciasteczka i poszedł pierdzieć! Zostaw mnie!
Nie śmiej się, no. Chyba się domyślam, czego on ode mnie chce. Abym go zabawiał, był jakąś maskotką, lalką. Nie ma takiej opcji. Zostaw mnie, a nie idziesz. Oddajesz mi mojego teraz przyjaciela pimpka. Inaczej padasz od mojego mieczyka. No, masz 3 sekundy. 3, 2, 1. A masz! A masz! A masz! Ej, nic mu nie robi tym mieczykiem! Poważnie? On jest twardy jak jakaś cegła. Tytan! No uderzam go w brzuch, w nogi, w ręce. Nic, ani jednego obrażenia. Czekaj, co on robi? Nalał do środka wody? Co, chce się kąpać? Jak to w ogóle wygląda? Takie rzeczy są w Minecrafcie? Ale ten klaun ma mega dziwne rzeczy. Ja tam na pewno nie wejdę. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Stefan, kurczaczek, idź się kąpać. Idź za mnie, podejdź tam do tego klauna. Już, on się boje, kurczaczku. On też ucieka, nawet nie zważa. On ma nas gdzieś. Pokazuje do środka, abym wszedł. Rzuca jeszcze z ciastkami, mam się kąpać? Nie, a z ciekawości nawet to kliknę, zobaczyć, czy wejdę do środka. Dostałem taką ochotę wykąpania się, ale to dziwne uczucie jest mega. Nie wiem, kliknijmy tak z ciekawości, tak pyknę. Nie, nie da rady wejść. A z tej strony? Ja też nie mogę. Tutaj w ogóle nie ma... Aha, bo czekaj, bo mam przedmioty w środku. Pusta rączka musi być i teraz... Pa! Jestem w wannie! O nie! Kąpię się z klaunem! Poważnie? Jak to wygląda? My robimy ciapu, ciapu! Co jest? Ej, no nie! Nie! Ciapu, ciapu z klaunem Pennywise! Mi już odwala od niego, od tego śmiechu. Jak to wygląda z daleka, ten jego dom jest straszny i twarz. Rozkazuję ci odejść z tego świata. Siena mahasem balabregiem rywu w dziupia. Czary mary. Nie, nie, nie da rady, śmieje się ze mnie. Nie jestem żadnym czarnoksiężnikiem, aby go wywalić z tego świata. Ale co mógłbym zrobić? Księżyc się zatrzymał, nie ma słońca, on chodzi za mną, ma naprawdę duże moce, ale pokazał się, wcześniej mnie trafił, teraz chce jakby dawać mi jedzonko, żebym się śmiał z nim, robił jakieś ciapu-ciapu, pił herbatkę. Co jakaś, ja jestem laleczka? Tutaj wybudował mi cyrk, patrzcie tylko na to. Wcześniej tu byłem, może na tym się huźdać jakby. Tu jest kolejny cyrk, tam jest jeszcze trzeci. Naprawdę wiele zabawy. O, skrzynka. Ej, nie wiem, czy to było wcześniej. Otwórzmy ją. Może jakiś znak to jest? Skrzyneczka? Kliknijmy sobie teraz nią. Pyk. Pusta. Wcześniej tu była zbrójka diamentowa, którą wyciągnąłem. Czego ode mnie chcesz i dlaczego chodzisz za mną? Słyszysz, klaunie? Otworzył. Coś robi? Dał butelkę wody. Brak efektów. Myślę już od paru dni, jakby się go tutaj pozbyć z tego świata, ale stał się tak jakby teraz przyjazny i nie daje mi jest tabliczka. Będzie coś pisał. Tak jak wtedy. Okej, okay, przeczytamy to. O, jest napisane look at my body. Body? Look at my body. Spójrz na moje ciało. To jest po angielsku napisane. Czyli on mnie prawdopodobnie nie rozumie po polsku, tylko pisze angielski. Dobra, spójrz na moje ciało. Patrzę. I'm look this twoją twarz. Potrafi się zmieniać w mutanty. No to nieźle. Jest teraz Endermanem. Może to on był wcześniej przemieniony? Jakie zaklęcia! No ja nie mam zielonego pojęcia, jak go pokonać. Przecież to jest jakaś najmocniejsza postać na moim świecie. Totalnie niezrozumiała. Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Jeszcze rączki mi brakuje, patrzcie tylko na to. Ten kikut, nie? To jeszcze jak Matuner miał moje ciało na Marsie i tam postać taka zjadła. Chyba żebyśmy napisali klaunowi, aby mi oddał rękę. Jakoś ją przemienił. Bingo! I za to mógłbym coś dla niego zrobić. Taka jakby wymiana. 300 IQ, o, to byłoby genialne. Napiszmy mu, czekaj. Come with me. Chodź za mną. Ha, 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 ha. Tłumaczę wam po polsku, widzowie. To jest właśnie angielski. Mam iść za nim, dobrze. Chodźmy, coś chcę pokazać. Napiszmy mu też, jak idzie w ogóle. Potężny, wielkolud. Tu byłem wcześniej wierzony, też miał tabliczkę. Te jego oczy fioletowe błyszczące się. No nieźle wyświetla. No co dalej? Pojawił, zniknął w tym kierunku. O, mam tam stanąć. Gdzie on? Dobra. Chyba chce, żebym zaśpiewał dla nich piosenkę.
No tak, dlatego mnie sprowadzają, bo tutaj... wpadłem w kręczynę, jeszcze rozwalmy. Ja wcześniej tu, widzowie, byłem już 2 razy i oni mi pokazywali za każdym razem tą scenę, a tam jest mikrofon, gitara, pianino, jeszcze te perkusja i kościotrupy, które są padnięte chyba od tej muzyki. Jest widownia, która też się składa z kościotrupów, patrzcie, ale jest... Czekaj, wezmę pochodnie do rączki. O, oświetlenie, lepiej. Oni tu chyba zastali na wieki, ktoś im śpiewał, imprezował, no i już się stąd nie uwolnili. A co jeśli ja zaśpiewam i też skończę jak oni? Co zrobić w takiej sytuacji? Mamy tutaj perkusję, mikrofon, gitary, 2 i kościotrup leżący też przy tym, padnięty już po takim czasie. O, tu kolejne, a mogę kliknąć to? Nie mogę. Zagrać, zaśpiewać im la 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 la. I teraz pytanie najważniejsze, czy im zaśpiewać la 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 la? Może kojarzycie taką moją nutę, którą ja zawsze na live'ie tak śpiewałem. La 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 la, a dalej tego nie śpiewam, bo nie wiem, co się stanie. Decydujcie wy w komentarzach, czy mam to zrobić, zaśpiewać im tą piosenkę la 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 la. Piszcie komentarze pod tym filmikiem, tak lub nie, a przypnę wam serduszko. Trochę się boję, aby to zrobić, bo nie wiem, co się stanie. On mnie tutaj przyprowadził, nie będę śpiewał. Słyszysz, klaunie? Odmień się. To widzowie dopiero zadecydują. Wtedy, jak powiedzieć no, I'm music, no, oh, nie, uciekam, hahaha, nie dorwiesz mnie, ty klaunie słaby, jestem najlepszy. Jo, pojawia się teleportami, zasłania mnie, nie dogonisz mnie, jestem szybciorem, patrz, jo, rzuca we mnie blokami, o, ziemią, stawia, co to za magia czarna, o, kolejną, koło głowy mi przyleciało, nie uderz, ała, dostałem. Serduszko, nie nawalaj, proszę. Słuchaj, wiesz co, mogę dać ci wszystko, ale oprócz mojego pimpka przyjaciela. Proszę, oddaj mi go. Dam ci wszystko, zrobię co będziesz chciał. Tylko nie bierzmy swoich tych przyjaciół. Nie chcę tego, raz go już straciłem na kilka dni. Teraz znowuż, ja tego nie wytrzymię. Chcesz mój świat w Minecrafcie? Na tym ci zależy? Nie ma sprawy, bierz go. Ale oddaj mojego przyjaciela. Mogę ci dać w zamian naprawdę dużo rzeczy. Przyjaźń jest najważniejsza, widzowie. Pamiętajcie o tym, na zawsze. O, napisał, come with me. I buźka na końcu. Chodź za mną. Okej, okay, idziemy drugi raz. Może teraz jak go przeprosiłem i ładnie poprosiłem, to mi da tego pimpka, przyjaciela, odda. Zobaczmy, jak coś mam mieczyk i będę się jakoś bronił, chociaż to i tak nic nie da rady. To jest właśnie jego trzeci cyr. Kolejne namioty, tylko mniejsze, a ten jest największy. Tam są właśnie te karuzele i tak dalej. Tu są te kraty. Nie wejdę do środka. Nie będziesz mnie przetrzymywał. Jeju, ta twarz jego jest straszna. Uj, na mnie, dał dziwny. Dobra, wchodzę, no pimpuś. Pipek tutaj jest? Kić. Zamykę kraty, coś chcę zrobić. O co ci teraz chodzi? No, jestem w środku, w kratach. Co dalej? Co? Jakieś drewno ostre? Wokół mnie? Nie, ale ja nie ucieknę. Stoję w miejscu. Nie trzeba takich rzeczy stawiać. Słyszysz? Klaunie! Niedobry! Penny, sraj się ty! Penny sraj, sri. Ja, o co mnie dookoła to tak obowiązuje? Ale przecież to jest bez sensu. Patrz tylko na to, biorę sobie jeden blok. O, czarny beton, patrzcie jak ja mu ucieknę. Ten klaun nie myśli. Teraz go wyśmiejemy, patrzcie to, szybko. Jeden, drugi blok i... wyskoczy. Nie doskakuję, naprawdę? W takim momencie nie doskakuję. Ała! Oj, co mnie? Jakbym się tepnął do tyłu. Aha, jakie moce niezłe. A to bije? Czekaj, zobaczmy. Ja nie biję. Mogę na to stanąć i skakać po tym. Co za klaun niemyślący. I co, to nawet mnie nie nawala. Jakieś kurczaltki tutaj? Skoczę? Też mnie nic nie bije. Mogę stąd wyskoczyć normalnie. W każdej chwili, gdybym chciał. Co ty planujesz? Co to zrobiło się na niebie? Jakieś czerwone związki od tych bloków. To dopiero jest dziwne. Na niebie to mi przypomina jakiś kwadrat, albo do budynków to jest stawiane. Co za bloki, pierwszy raz widzę takie w Minecrafcie. A to co to jest? To kliknąć mogę? Nie. Okej, okay, kolejne. Co on szykuje na mnie? Ty coś testujesz, klaunie? Odezwij się. Cokolwiek powiedz, bo ja zaraz uciekam. Biorę kilof, zmykam stąd. Papa, klaunie. Pokazujesz mi, gdzie jest pimpek? Znowu jakby mnie tepnął do środka. No to nieźle, są te zaklęcia. Ja już się boję, wychodzę stąd, klaunie. Nie będziesz mnie trzymał. Słyszy? A, sam wyszedł, dobrze. Co dalej? Pokaż mi pimpka.
Nie rób mi takich rzeczy, jakichś dziwnych środków w kratach. W ogóle po co tam byliśmy? Czy ja normalnie wyglądam? Tak, wszystko jest w porządku. Już myślałem, że mi coś zrobił. Rączkę dalej mam, główka, nic się nie zmieniło. Czekaj, ściągnijmy zbrójkę. Dawno tego nie robiłem. Zobaczmy, co jest pod spodem. Tak, przemienimy. A, moje normalne ubranko. Uff, na szczęście. Nie wybaczyłbym tego, jakbym teraz był całym klaunem. Byłbym w totalnym szoku. Bym chyba, nie wiem, się rozpłakał. No, idźmy za nim. Tu jest Pipuś. Kć, kć, kć. Chodź, Kiciuś. Kć, kć. To ja z Majslą. Chodź, Pipek. Pokaż się. Nie, mutant postawiony. Proszę, nie bij mnie. Patrz, patrz, stoi na środku tego cyrku. Balony są postawione. Co oni chcą zrobić? Mam na trybuny usiąść? A, rozumiem, jakiś pokaz. Dobrze. Okej, siedzę, tak, no stoję. Dobra, tak schylony. Spójrzmy, co oni teraz będą robić. Jest huśdawka, lalki i ten zmutowany creeper z czteroma nogami. Siedzi na kiblu sobie. O nie, tylko nie to. Znowu pierdzi. Fuj. Nie, to nie jest śmieszne. To nie jest zabawne. Co? Ten creeper próbuje wskoczyć na tą zjeżdżalnię? Naprawdę? Nie, no nie wytrzymie. Przecież jest za duży na to. Patrzcie, co on robi. Lol. XD, okej, to było śmieszne. Kolejne lalki. Tu jakaś huśdawka. Słyszę muzyczkę. Jeju, ten creeper jest naprawdę śmieszny. On mnie rozmawia. On jest takim wielkoludem. On coś próbuje zrobić. Ło, postał, pa, pa, pa. Wskoczył. Ej, on chce zjechać z tego. Naprawdę? Tak sobie teraz myślę, może oni czerpią energię z tego, jak się śmieje. Ej, to nie jest wcale głupie. Patrz, co ten creeper robi? Obraca się. Oj, w takim małym baseniku z kaczką on chce pływać. No nie, nie. Tam jakaś laleczka trzymająca naszyjnik. Jej, jak to cute wygląda. Ty, to nie jest widzowe, to ja się sam śmieję teraz, czy wy też się śmiejecie? Napiszcie w komentarzu, ktoś się zaśmiał. Muszę podejść, bo nie wytrzymię. Jak to wygląda? Ten na tyłku jeździ, patrzcie, jakie cute. Laleczka z naszyjnikiem. Ojeju, jak to wygląda. O, ta coś trzyma jakiś blok. Ta, nawet ptaszka ma, dziewczynka. Wow, kolorowy. Papuszka, jak to wygląda, cute. A tu klozet. A kliknijmy na niego, zobaczmy, co się stanie. Dobra, prawym, jestem i... Ty, pierdzę. On się, że ze mnie śmiał. No jak, słuchać. Nie, wychodzę, wychodzę. Nie, no to nie. Kibelek nie jest śmieszny. Trzeba go, weź go, usuń, rozwalić kostki lofa. O, dobra. Powiem ci, że to jest nudne przestawienie. Słyszysz? Bardzo nudne. Gdzie on zniknął? Klaunie? Halo? O, tu może nawet z lutek się postrzelać? Naprawdę? Nawet takie coś? Kla... A czemu ja widzę sam siebie z nickiem Smajslą? Cze... A, ale... Zaraz, przecież to ja tak wyglądam. Nawet lekko utuczony. Jest bez rączki. Tak samo, to kim ja teraz jestem, jeśli on jest mną? To ja jestem... Boję się spojrzeć na siebie. Klikam, obrót kamery, pyk. Teraz trzeba ściągnąć zbrójkę. Na dół, spodnie, buciki, hełm. Jak ja wyglądam? Nie! On panuje od tego śmiania. Zamieniam się w klauna. Nie miałem białego kolorku na twarzy. Mój brzuch i rączka na kolorowo zielono jakieś kropki. To wszystko przez te przedstawienie. Co ty mi chcesz zrobić? Oda mojego pipka. Słyszysz? Przestań się śmiać.